Ano, proszę Państwa, byłem kiedyś na pielgrzymce dzieci niewidomych i dzieci zatrzymał się autokar. Każde dziecko miało opiekuna, oczywiście. Rozeszli się wszyscy tak dookoła autokaru, a ja przy autokarze zostałem z dzieckiem niewidomym i z siostrą zakonną. I dziecko mówi do mnie, a ja chcę księdza zobaczyć. Matko, kochana, gorąco mi się zrobiło. No, co ja temu dziecko powiem? Ale siostra, która znała właśnie kody w nich, mówi, niech ksiądz przyklęknie, niech ksiądz przyk ukucnie. Kiedy się zniżyłem, ten dzieciak zaczął mnie oglądać. Ale ksiądz ma guzików w sutannie. Jej, jej. Ale ksiądz ma fajną książkę ze stążyczkami. Ale ksiądz jest długi, o, ma mamia I sobie oglądał mnie. Co pomyślałem? To jest Boże Narodzenie. Bóg uklęknął, żebyśmy Go dotknęli. Gdzie uklęknął? W kajnie i Przepraszam, w Betlejem, w, Betle, w stajni. I klęczy do dziś. I klęczy do dziś. Ktoś powie mi go, a dlaczego go nie widzę? Być może dlatego, że jesteśmy oślepieni światłem. Proszę Państwa, reflektor samochodowy to błogosławiona rzecz, bo, bo, bo bez niego nie można jechać w nocy. Zuściem o pewnym panu, który w, któremu się zepsuła elektryka i noc spędził w samochodzie, zimową noc, to dostał jakiegoś wstrząsu. Ta ciemność tyle godzin trwająca. Nie mógł się ruszyć, nie wiedział zupełnie gdzie jest. A drogą nie przyjechał żaden samochód. Więc reflektor jest błogosławioną rzeczą. Ale panie, ci panowie, którzy, panie, którzy jeżdżą samochodami wiedzą, że reflektor może być bardzo niebezpieczny i jakoś ślepi człowieka. Ilu ludzi zginęło przez to, że kierowca został oślepiony? Otóż to, co się teraz dzieje w świecie, to jest oślepianie. Zapamiętajcie państwo, jeśli do tej pory nie zapamiętaliście, nie słyszeliście tego. Ciemność bywa kolorowa i błyszcząca. Jaskrawa. Ciemność bywa kolorowa, błyszcząca i jaskrawa.